poczekam. Świetnie, że jesteś. Pomożesz mi w gotowaniu. Cześć. A co pichcisz? Jambalaya. Cześć, jak leci? Chodź, zamieszasz mięso. Sojowe. Okej. To wasz rodzinny przepis? Mhm. Cebula, słodka papryka, tymianek. Jeszcze tylko pokroję selera i czosnek. A ty mieszaj tam, mieszaj. No, mieszam. Założę się, że to będzie najlepsza jambalaya w twoim życiu. Nie chcę czuć fajnie zapowiadającego się dnia. Ale muszę zapytać. Co z Piotrusiem panem? Pytasz, czy go zabiłem. Później o tym pogadamy, co? Jasne, nie naciskam. Po prostu, wiesz. Wiem. Dobra, wystarczy już tego mieszania. Przynieś mi z kuchni ryż, okej? Robi się. Nie. Randy zawsze był taki, ale to mu na pewno nie pomogło. Wie pani, jego ojciec był trudnym człowiekiem. Indyjski. Nieźle. To samo im powiedziałam, ale oczywiście ta sama śpiewka. Nikogo nie obchodzą problemy dzieciaków z marginesu. Przysięgam, że takie słowa usłyszałam. Pomidory do gara. A kiedy będzie można... Możesz wrzucić ryż. Jest ryż. Okej, teraz musi się trochę pogotować. Chodź na patio. Nie, zapamiętam. Proszę mówić. To ja bardzo dziękuję. Naprawdę. Siadaj. I weź sobie piwo. Czy co tam chcesz? Miło tu. Wiem. Wszystko wygląda, jakby nigdy nic złego się nie stało. Teraz mi powiesz? Co z Piotrusiem panem? Odwiedziłem go w szpitalu. Dalej leżał w śpiączce? Tak. Gdzieś na krawędzi snu między życiem a śmiercią. Wyglądał jak pusta skorupa. Jeden strzał w głowę i po wszystkim. Dokładnie o tym pomyślałem. Tak łatwo to zrobić. Przyłożyłem mu pistolet do czoła i coś sobie przypomniałem. River? To jak umarli moi rodzice. Nie wiem, czy chcesz tego słuchać. Wiesz co, nie mówmy o tym teraz. To miał być miły wieczór. Nie wyciągajmy wszystkich trupów z szafy. Okej. Może masz rację. Powiedz tylko, co stało się z Piotrusiem. Wycelowałeś w niego i... Zabiłem kilka osób w życiu. Ale nigdy w ten sposób. To by była egzekucja. Wybiegłem stamtąd i obiecałem sobie, że to koniec. To dobrze. Ale co teraz? Do policji już nie wrócisz. Myślę o karierze prywatnego detektywa. A zresztą zobaczymy. Wujku, miałeś z nami pograć. Obiecałeś. No dobra, dobra. Chodźmy. Vi, dołącz do nas. A w co gramy, wujku? Zobaczysz. Gramy. Big Trouble in Haywood. Weź swój sprzęt. No i co myślisz? Zawsze chciałem pograć w coś takiego. O, niezła spluwa. Nie ma czasu na podziwianie widoków. Ten drań nie może nam uciec. Kto? O, rany. Vi, pozwól, że ci przedstawię. Kapitan John McLean i porucznik Henry Callahan. Najlepsi gliniarze z naszego wydziału. Lepiej nie wchodź im w drogę. Pracuję sam.
i nie będę robić dla ciebie wyjątków. Ja też. Okej, zaczynajmy. Dobra. Musimy wytropić El Chamuco en Diablado i załatwić po drodze wszystkich jego przydupasów. W końcu odpowie za wszystkie swoje zbrodnie. Mamy wspólny cel, ale gramy jako dwa zespoły. My na dzieciaki. Drużyna z lepszym wynikiem wygrywa. Nie macie szans. Ewi, tylko się nie zagalopuj, okej? To ich ulubiona gra. Okej. Tam jest! Brać go! To miasto jest moje! Nigdy mi go nie odbierzecie! Szybki jest, ale nie ucieknie przed sprawiedliwością. To jego ludzie! A masz! Oberwał! Oberwał! Dobra, następna runda. Tędy! To musi być ich zapchlona Melina. Jedzie z gnilizną moralną na mile. Jest cicho. Za cicho. To zasadzka! Czekali na nas! Hej! Mam lepszego cela! Czy to na tyle was stać? Musimy być szybsi. Aj, kurwa. Strogi, utrudnianie wykonywania obowiązków funkcjonariuszom jest karalne. To już kolejne upomnienie. Spokojnie, panie kapitan, już nie wiem. Już niedaleko. Callahan, nie szarżuj. Nienawidzę tracić dobrych ludzi. O mnie się nie martw. Kiepski refleks. Za dużo pączków. Chyba ty. Załatwiliśmy wszystkich. Ale to jeszcze nie koniec. Ostatnie słowa. Pewnie, dawaj. Uwielbiam te kiczowate suchary na koniec. Wasze ostatnie słowa. O nie, zasadka znowu. To teraz. Obiad. Ale mamo, my już prawie... Dopadniecie go następnym razem. Nasz wynik? Masakra. Głupia ta gra. Nie, no co wy? Ej, byliście świetni. Trzeba było dać im wygrać. Bardzo się przejmują tą grą. Masz rację. Za bardzo się wczułem w rolę. A, trudno. Przynajmniej graliśmy fair. Hej, jedzenie na stole. No i jak wam poszło granie? Tak sobie. Wy jest naprawdę niezły. No, to może powinniście częściej razem grać. No, i najlepiej w jednej drużynie. Zobaczmy, czy smakuje tak dobrze, jak pachnie. O, widać, że zwolnienie ze służby ci służy. River właśnie odkrywa uroki rodzinnego życia. Winiarz nie ma na to czasu, niestety. Ale teraz odbijam sobie te wszystkie lata. Dawno nie widziałam go takiego beztroskiego. A ty, Vi, jak u ciebie wyglądają sprawy rodzinne? Wychowywałem się w Haywood. To była moja rodzina. Sąsiedztwo było zgrane, ludzie sobie pomagali. Nie ma nic ważniejszego niż dzieci. Różnie mi się w życiu układało. Popełniałam błędy, ale przynajmniej dzieci mi się udały.
Joss, ale chyba nie widzisz we mnie materiału na rodzica, co? A ja ci wyglądam na dobry materiał na matkę? Kto głosuje, że tak? Ja. Sam podniósł rękę. Vi, to znaczy, że ty masz już kogoś. Opowiadaj. No to przegłosowane. Kod 1199. Policjant potrzebuje wsparcia. Wybawię cię z opresji. Chodź. Joss, dziękujemy. Dzięki. Zrobiło się naprawdę gorąco. Czego ma się partnera? Byłeś o krok od oglądania albumów ze zdjęciami. Przyznaj się, River. Po prostu chcesz uniknąć zmywania. A więc są nawet dwa powody, żeby się przejść. To tutaj. Na co patrzymy? Wieża wodna. Dobre miejsce. Dobre na co? Żeby się napić i pogadać. Tędy... Kurwa, znowu się bramka zatrzasnęła. Kiedyś ją naprawię. Podsadzę cię i otworzysz mi z drugiej strony, okej? Dobra. Po prostu popchnij. Okej. No to idziemy. Okolica nie jest taka zła, chociaż pierwszym wrażeniem nie powala. Corpo Plaza to nie jest. Ale da się tu żyć. W mieście są gorsze miejsca do wychowywania dzieciarni. A Randy i jego kłopoty z prawem? Chyba nie wzięły się z powietrza. Racja. Ale Randy wdał się swojego starego. Myślę, że w lepszej dzielnicy też szukałby kłopotów. Podobno to najgorsze miejsce do życia w całych Stanach. Ale lubię ten widok. Uspokaja mnie. Nie czuć stąd syfu, który korporacje spuszczają na ulicę. Jakby miasto było ich prywatnym kiblem. Nasrać i spuścić wodę. Cóż, lepiej bym tego nie ujął. Mam coś dla ciebie. Wow, z jakiej to okazji? Chcę zamknąć pewien etap w swoim życiu. Zbyt wiele wspomnień wiąże się z tą klamką, a tobie będzie dobrze służyć. Dziękuję. Po prostu obiecaj, że nie odstrzelisz sobie stopy. Znasz kogoś, kto to zrobił? Mąż Joss po pijaku. Dokładnie w miejscu, w którym stoimy. Czyli to takie wasze specjalne, rodzinne miejsce? No, coś w tym stylu. Czas na gwóźdź programu. Napijemy się? Dla mnie coś mocniejszego. No, i to mi się podoba. Za Joss i dzieciaki. Za rodzinę. Masz tego więcej? Skrzynka piwa i dwie butelki whisky spełniają twoje oczekiwania? Okaże się w trakcie. Gościu, czeka nas długa noc i ciężki poranek. Przygotuj wątrobę.
gdzie ja to posiałem? Kurwa. Kolonizujemy księżyc, a wciąż nie mamy skutecznego leku na kaca. No. Dobrze się wczoraj bawiłem. Ja też, ale muszę zaraz uciekać. Obiecałem Joss, że zawiozę ją do Randy'ego. Nic się nie martw. Możesz dochodzić tu do siebie tak długo, jak chcesz. Pozdrów Randy'ego. Jasne. Do zobaczenia, Vi.